Święty, ześli z nieba wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, dawco darów mnogich, przyjdź światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj Twej potędze. Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, jeno cierni nędzę. Obmyj co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca rany. Jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów Jezus zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. W Apokalipsie jest scena, w której widzimy rzekę wody życia wypływającą spod tronu Boga i Baranka. Rzekę wody życia lśniącą jak kryształ. To mi się kojarzy z tymi strumieniami takimi górskimi właśnie, które są krystalicznie czyste, bo wypływają gdzieś ze śniegów, z lodowców. I ten czasownik, który tam jest użyty, to jest ten sam czasownik, który potem się pojawia w credo, w wyznaniu wiary, który mówi o tym, że duch od Ojca i Syna pochodzi, właśnie wypływa, pochodzi. I kiedy Jezus mówi o tej wodzie, która wypływa od Niego, to jest właśnie ta krystaliczna rzeka wody życia. To Jezus obiecuje. A w tej scenie w Apokalipsie po obu stronach rzeki stoją drzewa właśnie i tą wodę czerpią. I te drzewa mogą być obrazem nas samych, którzy przyjmujemy Ducha, a potem możemy przynosić Jego owoce. Kochani, nie pozostaje nic innego, jak tylko dodać: subskrybujcie nasz kanał. Jak zasubskrybujecie nasz kanał, zgromadzicie żarzące węgle nad naszymi głowami.